Nie proszę Państwa, ale na własne. A już to raz idzie. Dobrze, to witam wszystkich serdecznie. Dziękuję wszystkim za przybycie na kolejne nadzwyczajne ważne zgromadzenie, które się polecam tutaj. Dla osób, które mnie nie znają, nazywam się Zbigniew Deficyt, jestem prezesem zarządu. Więc chciałbym wpłynnie przejść do rozpoczęcia otwarcia obrad i od razu dać pierwszy wniosek o wyborze przewodniczącego zwyczajnego zgromadzenia i zaproponować kandydaturę pani Izy. Głosowanie oczywiście jest tajne. Nie był kościół oddanie głosów. A to wypisuje bardzo dobrze, to nie musimy szukać. Thank you.
10 716 105. Nie, nikogo nie wyświetliłem. Czy kobieta leży w całym? 12 zostało, ale moja jest zachowana, tak? Tak. Czyli powinno być minus 4. Tak, tak. Ja nie wpisuję wszystkiego. Także tam kilkaset na pewno nie będzie się zgadzało. Ale kilkaset tysięcy mniej? Kilkaset sztuk. A sztuk? No nie wiem, jak bardzo pan dokładnie policzyć, ale nie chcę mi się pisać wszystkiego, więc za prawdą. Sześć. To dano coś, ale... To proszę to tak jak po zagadkach, to trzeba nie ma zmiany tego. Tak, tylko sprawdzisz, natomiast nie wiem, czy to jest też... No nie, bo jeżeli ktoś ze wspólnych nie głosuje wszystkim, tak, to jest... oczywiście we wspólnych. Nie da, tak? To co, na liście obecności też pisać to, co używam na ten? Na liście obecności pisuje pan to, co pan reprezentuje. Czyli to, co podaje na tym kartach. Nie, to co pan, te akcje, które pan reprezentuje, to się głosować nie musi pan wszystkim. No dobrze, ale... Ci już wybrałeś się. Ale ja opinam, bo myślałam, że to już jest 12 minut programu, tak? Nie ma jednej osoby, więc podjęła. Ja też wyszło inaczej. Były jakiś błąd. Nie, to powiedzcie, rozumiem, bo to jest akurat ważne dzisiaj, tak? To proszę to trzy razy zrobić. Nie, to ja rozumiem, tylko jeżeli są dwa sprzeczne, to proszę. Jeszcze raz. Trzeci. I niech pan to spokojnie przyjdzie się. Przelecimy do pana na tyle. Nie, nie, 99 i 60. Uprawnionych.
A ile to jest kapitał? Wolne kto zawodowy 27 200. Nie, nie, nie. Do Warszawy. Idzie teraz. Stwierdzam, że zanim spółki podpisują uchwałę na ten temat spółka Arsenia z Wołodyni, prawidłowo zwołała dzisiejsze zwyczajne wobec zgromadzenia akcjonariuszy. Na dzień dzisiejszy siedziby spółki w sali B301 na godzinę 12 poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki poprzez opublikowanie raportu bieżącego z dnia 2 czerwca numer 6 na 2021 i numer 36 na 2021. W związku z tym stwierdzam, że zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonej dyspozycji porządku obrad i przygodzie punktu 5 porządku obrad ogłoszonego zarządzam jawne głosowanie nad uchwałą nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści. Zwyczajnie Rada Zgromadzenia Akcjonariuszy Chorego Radnej Administracji w Gdyni postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego walnego zgromadzenia. Otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia, wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia, sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego wolnego zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał, przyjęcie porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez zwyczajne wolne zgromadzenie, podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, rozpatrzenie i zaświetlenie sprawozdania rad nadzorczych, uchwalenie sprawozdania zarządu działalności spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020. Oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej Związku Zarządu co do sposobu udziału zysku za rok 2020, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020, rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Forever Entertainment SA za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2020, zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.
Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom rady nadzorczej spółki absolutorium wykonania wszelkich obowiązków w 2020 roku. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków rady nadzorczej spółki. Wolne głosy i wnioski. Zamknięcie obrad zwyczajnego wykonanego zgromadzenia akcjonariuszy. Uchwała po tym życie podjęcia. Poddaję mniejszą uchwałę pod głosowanie. Proszę o głosowanie za pomocą rąk. Proszę o podniesienie rąk. Kto głosuje za przyjęciem mniejszej uchwały? Czyli mamy już akcję, która była na karcie numer 1, czy która mamy, którą mamy? Jak udzielam akcji? Jak pan głosuje? My to zobaczymy. Ze wszystkich głosuję ręką, a bez czterech stóp głosuję w sposób tajny. Ale... Najprościej bym powiedział, że głosował w tej samej ilości, co mówiłeś to tajne. No to zawsze głosuję bez czterech stóp. Ale z wykazu, czy z kartki? Teraz mam może pan zapisać. Czyli ogółem mamy głosów oddano? 12 milionów. Czy więcej niż przy pierwszym głosie? Nie. To było 12 milionów 56 tysięcy. To jest nawet 12 milionów 102 tysięcy. Tak, jest dodatkowe 600, bo na tej pierwszej kartce było jeszcze 600, a teraz już jest tylko 4. Ile pisać jest na liście obecności? No teraz co dostałem, czy to nawet nie wiem, jak to zostało. A ile pan zakupował, tak? Tutaj jest napisane. Tak, ale jest pana całość akcji, a ile pan zakupował? To jest ilość zgłoszona. Tak, zgłoszona, tak. Tak, to tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. I teraz pan zagłosował z większej liczby akcji za uchwałą? Nie. Mniejszy. Państwo, zacznijmy od tego, ile głosów jest, ile akcji głosów jest obecnych na sprawozdaniu? Na sprawozdaniu jest 12 milionów 56 tysięcy 760. Według zgłoszonych akcjonariuszy. No to teraz w takim razie głosowanie na przyjęcie porządku. Więcej głosów niż obecnych na zgromadzeniu. Obecnych na zgromadzeniu jest 12 milionów 763. Zablokowanych akcji. Głosowanie w pierwszej uchwale tajnej to było mniej niż pan zablokował, tak? Czyli powinno być mniej niż 12 milionów 763. Taką liczbę podano jako wynik głosowania na przewodniczącym. Czyli jak gdyby wszystkie akcje obecne na zgromadzeniu zostały zagłosowały za
pan został ze wszystkich akcji nad uchwałą numer 1, tak jak to widzi tego? Nie, 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 ale jeżeli mogę poprosić o to takie karteczki, to pytanie tak do jednoznaczki, tak? Możemy się karty, ale tu mamy liczbę akcji więcej. Ale to nie jest to, co się dzieje. Ja mam do pana Damiana. Chyba trzeba będzie z nim ustalić system do liczenia głosów w ostatniej fazie. Teraz bardzo szybko.
Jest jeden. Jest jeden. Tak. I teraz pierwsze głosowanie o Marii Chłopczyku. No Marii Chłopczyku, tak? 12 057 367 i proszę opuścić procent kapitału. 367. 12 milionów, 057, 367. To są akcje reprezentowane na tak, według listy obecności. To są wszystkie. Tak, proszę opuścić procent kapitału zysku. Czyli 12 miało 57 367. Tak, tak. To jest ile procent? 44,32, tak? Dobrze, jak już przewodnicząca stwierdzam, że w sprawie podjęcia uchwały nr 2 głosowano następującą. Ogółem ważnych głosów oddano 12 057 367. W tym 100 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się, 0 nieważnych. Liczba akcji, z której oddane ważne głosy wynosi 12 207 367, co stanowi 44,32% kwoty ustawowej. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie głosowaniem zjawy. Przyjmujący punktu nr 6 porządku, obrad zarządzam jawne głosowanie nad uchwałą nr 3 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie. Zwyczajne walne zgromadzenie przy poradze Entertainment Instancji w grupie działając w oparciu o postanowienie artykułu 420 paragraf 3 kodeksu handlowego postanawia uchylić tajne głosowanie dotyczącego powołania do mniejszego walnego zgromadzenia Komisji Skrutacyjnej i udziału rządu. Uchwała jest w życie w dniem podjęcia. Proszę o oddanie głosu. Głosowanie jawne. Czyli w sprawie podjęcia uchwały nr 2 głosowano następującą. Ogółem ważnych głosów oddano 12 057 367, w tym za 12 057 367, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymało się, 0 nieważnych. Liczba akcji, z których oddano ważnych głosów 12 207 367, co stanowi 44,32% kapitału składowego. Przewodnicząca, ja przewodnicząca stwierdzam, że uchwała podjęta została jednogłośnie głosowaniem jawnym.
Przechodzimy do punktu 7 porządku obrad. Jest to uchwała w sprawie wyboru komisji konsultacyjnej. Poddaję do głosowania jawne uchwałę o treści. Uchwała nr 4 w sprawie wyboru komisji konsultacyjnej. Zwyczajnie zachowanie zgromadzenia w scenariuszy, prewerans tutaj na 15 dni, postanawia powołać pośród mniejszego walnego zgromadzenia komisji konsultacyjnej i dokonać wyboru jej członków osobach. Proponuję do komisji konsultacyjnej powołać panią Olgę Grajewską i pana akcjonariusza, pana żona. Tak. Czy pan wyraża? Wyrażam, więc nie wiem, czy podoba. W związku z tym poddaję pod głosowanie uchwały nr 4. Zwyczajnie rada zgromadzenia jest już podobne. Sesji dwóch dni postanawia powołać na potrzeb mniejszego walnego zgromadzenia komisję konsultacyjną i wykonać wyborów członków osobach. Olga Gajewska, ZNP. Uchwała propozycji z jej podjęciem, jest to głosowanie jawne. Proszę o to głosowanie. Jest uchwalone. Dziękuję. W sprawie podjęcia uchwały numer 4 głosowano następująco. Ogółem ważnych głosów oddano 12 207 367, w tym 12 207 367 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0, nieważnych głosów 0. Liczba akcji, które oddano ważne głosy 12 207 367, co stanowi 44,32% kapitału zakładowego. Ogłaszam, że uchwała podjęta została jednogłośnie głosowaniem jak. I przechodzimy teraz do punktu 8 porządku obrad. Jest to głosowanie, rozpatrzenie, głosowanie, zatwierdzenie nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej w wyniku badania sprawozdania zarządu działalności spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego spółki za rok 2020 oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosków zarządu co do sposobu podziału zysków za rok 2020, a także rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania działalności Rady Nadzorczej za rok 2020. Te sprawozdania zostały opublikowane na stronie internetowej spółki. Także są ułożone w czasie tego badania zgromadzenia. Czy są jakieś pytania? Czy możemy uznać, że sprawozdania zostały rozpatrzone i przyjęte do głosowania nad tą uchwałą? W związku z tym zarządzam głosowanie w przypadku punktu 8 porządku obrad, czyli głosowanie nad uchwałą numer 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej w wyniku badania sprawozdania zarządu działalności spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz zatwierdzenia sprawozdania działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku o następującej treści. Działając na podstawie artykułu 395 paragraf 5 w związku z artykułem 382 paragraf 3 kodeksu spółek handlowych, zwyczajny rada zgromadzenia akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej w wyniku badania sprawozdania zarządu działalności spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Proszę o głosowanie w przyjęciu tej uchwały. Jest to głosowanie jawne. Czyli tak jak jest na obecności. W sprawie podjęcia uchwały numer 5 głosowano następująco. Uchwała ważnych głosów oddano 12 207 367, w tym za 12 207 367, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nieważnych 0. Liczba akcji, które oddano ważne głosy, wynosi 12 507 367, co stanowi 44,32% kapitału zakładowego. Ogłaszam, że mniejszą uchwała została podjęta jednogłośnym głosowaniem jawnym. I przechodzimy do rozmiarowego punktu porządku obrad, który stanowi o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego spółki za rok 2020, podobnie jak sprawozdania nadzorczej, sprawozdanie zarządu oraz działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe spółki za rok 2020, a także wniosek zarządu w przedmiocie udziału w spółce netto za rok 2020 zostało opublikowane na stronie internetowej spółki, także są wyłożone do stronu na najmniejszym ważnym zgromadzeniu. W związku z tym, czy są jakieś pytania do tych dokumentów?
Zatem zarządzam głosowaniem. Przyjmę się punktu 10 porządku obrad. Zatem zarządzam głosowanie jawne nad uchwałą nr 6 o następującej treści. Uchwała nr 6. Prawie zatwierdzenia sprawozdania z zarządu działalności spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2020. Działając na podstawie artykułu 455 paragraf 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, zwyczajnie wam sprawozdania akcjonariuszy po referencji wiemy sam. Przeciwko której zatwierdzam. Sprawozdanie zarządu działalności spółki za rok 2020, to jest za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku. Sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku obejmujące. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Sprawozdanie sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku. Wycenia finansowych zamyka się sumą 35 559 511 zł 36 groszy. Sprawozdanie z rachunku dowodu za rok obrotowy 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 wykazujące zysk netto w wysokości 14 280 992 zł 19 groszy. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 953 971 zł 86 groszy. Sprawozdanie przybytkowe od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 660 760 zł 76 groszy. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Proszę o głosowanie i przyjęcie tej uchwały. W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco. Uchwała ważnych głosów oddano 12 507 367. Za 12 057 367, przeciw 0, wstrzymało się 0 i ważny 0. Liczba akcji, z których dodano ważnych głosów, wynosi 12 057 367, co stanowi 64,32% kapitału zakładowego. Ogłaszam, że uchwała została podjęta jednogłośnie głosowaniem. Przechodząc do punktu 11 porządku obrad, poddaję pod głosowanie jawne uchwałę nr 7 w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2020. Działając na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych, zwyczajnie wady wprowadzenia akcjonariuszy po referencie tajemnicy finansów z dwóch dni postanawia wypracowany zysk netto spółki działowych od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku płacenie 14 280 992 zł 19 groszy, całości 16 na kapitał spółki. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Proszę o oddanie głosu przewodniczącej tej uchwały i stosowanie na to. W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco. Ogółem ważnych głosów poddano 12 257 367, za 12 207 367, przeciw 0, wstrzymało się 0, ważny 0. Uchwała, z której poddano ważnych głosów 12 257 367, co stanowi 44,32% kapitału składowego. Ogłaszam, że uchwała została podjęta jednogłośnie głosowaniem jawnym. Przechodzimy teraz do punktu 12 porządku obrad. Jest to głosowanie tajne w sprawie uchwały nr 8, to jest w sprawie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020. Działając na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, zwyczajnie Panu Zgromadzenia Akcjonariuszy po referencji tajemnicy sam siedzibą gdy udziela Panu Zbigniewowi Tadeuszowi Dębickiemu, pełniącemu funkcję prezesa zarządu spółki absolutorium, wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, uchwała w życiu dniem podjęcia. Proszę o oddanie głosu na kartę z uchwałą nr 8. Szczególnie Panu głosu się Pan prezes, tak? Czy to musi podjąć? Głosujemy przy głosu wyznaczy.
Dobrze, zatem przechodzimy do punktu 13 porządku obrad. Są to uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej spełnienia obowiązków w roku 2020. Zatem zarządza głosowanie tajne nad uchwałą nr 9 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonaniem obowiązków w 2020 roku. Działa na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych. Zwyczajne bardzo zgromadzenie akcjonariuszy polega na przyjęciu za przeciwko której udziela panu Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewicz, pełniącemu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium wykonywania obowiązków prawnych od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Uchwała w punkcie 3 dni podwójna. Proszę o oddanie głosu na kartę. To jest uchwała do zdjęcia. Thank you.
12 milionów. Nie. A głos przyszedł, tak? Pan woli wyraźny zapis w innym miejscu, czyli tym 2 miliony 134. To 3 były w pomodajach 9. Chyba ta przyszłość może dokujmy, a jak będzie chciał dziękować. To powinno być 2 miliony 134, prawda? Częścią akcji będzie łatwiej. Albo na swoje głosowanie. Nie, oczywiście, ale to... Ale to matkę. 2 miliony 134. 134 tak. A to idą w modelach 9, bo to skąd było? Dobrze, 12 miliony 557. 12 257 367 przeciw 0 wstrzymało się 0 nie ważne 2 0 i 4 z uchwałą 1 za 12 257 367 przeciw 0 wstrzymało się 0 nie ważne 0 i 2 akcji, które poddano uważne głosy wynosi 12 257 367 przeciw 0 wstrzymało się 0 nie ważne 0 i 2 akcji, które poddano uważne głosy wynosi 12 257 367 przeciw 0 wstrzymało się 0 nie ważne 0 i 2 akcji, które poddano uważne głosy wynosi 12 257 367 przeciw 0 wstrzymało się 0 nie ważne 0 i 2 akcji, które poddano uważne głosy wynosi 12 257 367 przeciw 0 wstrzymało się 0 nie ważne 0 i 2 akcji, które poddano uważne głosy wynosi 12 257 367 przeciw 0 wstrzymało się 0 nie ważne 0 i 2 akcji, które poddano uważne głosy wynosi 12 257 przeci
działając na podstawie artykułu 375 paragraf 2 punkt 3 kodeksu spółek, zwyczajnie bardzo zgromadzenie, które reprezentuje pasji z głównymi. Udziela pani Kamili Malinek z gminy, w funkcji konkretnej nadzorczej, w absolutorium stosowania obowiązków załogi z 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Uchwała o 30 dni wzięcia. Proszę o oddanie głosu na kartę. Do uchwały na 10. W sprawie wyjęcia uchwały nr 10 głosów wstrzymało się 12 357, przeciw 0, wstrzymało się 0, nieważne 0, 8 głosów wstrzymało się 12 357,
57367, za stroną 44, dołącznie 32% karty osobowego. Ogłaszam, że uchwała się jednostronnie, jednogłośnie głosowanie tajne. Proszę o głosowanie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Osobowej z wykonania obowiązków 2020 roku. To jest uchwała nr 11, działająca na podstawie artykułu 395, paragraf 23 Kodeksu Spółek Handlowych. Wczoraj na zgromadzenie akcjonariuszy poradę wynikającą z transakcji spółki udziela panu Mirosławowi Grala, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, a spółkowi z wykonania obowiązków całkowitych od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o oddanie głosu na kartę. To jest uchwała nr 11. 12 367 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
głosowanie nad uchwałą nr 12 w sprawie udzielenia zgody Rady Nadzorczej Spółki Absolutorium Wykonywania Obowiązków w 2020 roku, działając na podstawie artykułu 395 paragraf 23 Kodeksu Spółek Handlowych, zwyczajna władza zgromadzenia akcjonariuszy, prawa retentujących znalazłych w Gdyni, udziela panu Andrzejowi Tomaszowi Kodry, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Absolutorium Wykonywania Obowiązków za od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, a wchodzi w życie dnia podjęcia. Proszę o głosowanie na kartach w sprawie uchwały nr 12.
Proszę teraz o głosowanie na uchwałę za 13 praw udzielenia sobie rady na Waszych spółki akcjonatorów z wykonania w 2020 roku. Działając na podstawie artykułu 35 paragrafu 3 kodeksu spółek handlowych, zwyczajnie Pana Zgromadzenia Akcjonariuszy Korebrem Wydajemy w Kasie, w Łodzyni, udzielała Pani Małgorzacie Grala, wniosek niezwykłą rady na zwrocie akcjonatorów z wykonania obowiązków handlowych od 1 stycznia 2020 do 6 grudnia 2020 roku. Uchwała to jest przyczynnie podjęcia. Proszę o głosowanie kasy nr 13. Jeden głos jest przekreślony.
Dopuszczę się taki głos. No nie, to za, ale to akcja spisana, że po prostu za. Tak? Za przekreśleniem. Aha, czyli to, ja myślałem, że przekreślenie to jest na głosie, a to jest na liczbie akcji. Na liczbie akcji, tak. Podprawiam się, że to jest coś. W sprawie podjęcia uchwały nr 13 z uchwałą wstępującą. Ogółem ważnych głosów podano 12 260 367, w tym za 12 207 367, przeciw 0, wstrzymał się 0 i ważnych 0. Liczba akcji, z których podano ważne głosy, wynosi 12 207 367, co stanowi 44,32% kapitału zawodowego. Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała podjęta została jednogłośnie głosowaniem zdań. I to była ostatnia uchwała uchwała posłem Hajnym. Przedmiotem punktu 11 porządku obrad zarządzam głosowanie nad uchwałą nr 14, jest to głosowanie jawne w sprawie wynagrodzenia członków rady nadzorczej spółki. Zwyczajne Rada Zgromadzenia Akcjonariuszy Polega Entertainment S.A. w Sieciu Wodzienniku ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej spółki w ten sposób, że członek rady nadzorczej spółki będzie otrzymywał począwszy od 1 lipca 2021 roku wynagrodzenie z tytułu wypełnienia obowiązków członka rady nadzorczej spółki w wysokości po 1000 zł netto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do ostatniego dnia miesiąca. Uchwała wchodzi w życie w dniu godzinie. Proszę o głosowanie nad uchwałą. Uchwała nr 14. W sprawie podjęcia uchwały nr 14 głosowano wstępująco. Ogółem ważnych głosów podano 12 207 367, za 12 207 367, przeciw 0, wstrzymało się 0, nieważnych 0. Liczba akcji, z których podano ważne głosy, wynosi 12 207 367, co stanowi 44,32% kapitału zakładowego. Ogłaszam, że uchwała została podjęta jednogłośnym głosowaniem jawnym. W przedmiocie punktu 15, to jest punkt stanowiący o wolnych wnioskach, czy są jakieś pytania, wnioski. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? W związku z brakiem wolnych wniosków postanawiam zamknąć wychajne Rady Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Ja dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Dziękuję Panu Przewodniczącej za prowadzenie. I problemy matematyczne są takie mniejsze. I rozwiązanie.